Hejka, witam Was w Reading Vlogu. Tak jakoś naszła mnie ochota na nagranie Reading Vloga, a więc jestem. Czytam obecnie Flawless, pierwszy tom. Jestem ogólnie trochę za połową. I powiem tak, początek... nie mogłam się jakoś w to wciągnąć, jakoś tak... no... nie podobało mi się, aczkolwiek to też może być spowodowane tym, że po prostu miałam zastój i zapewne żadna książka by mi się w tym momencie nie podobała i bym się po prostu z niej nie cieszyła, więc tak trochę patrzę na to z takim przymrużeniem oka. Ale teraz, jak już pomału wychodzę z tego zastoju, to powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ta książka. Jest dużo takich momentów, gdzie po prostu siedzę i mam uśmiech na twarzy czytając ją. Ale też są takie momenty, gdzie nagle z tego uśmiechu pojawiają się łzy w oczach. Także na przykład teraz miałam, dosłownie przed chwilą już miałam takie łzy w oczach i tak tylko powiedziałam, nie, dobra, muszę się szybko ogarnąć i muszę zacząć dla Was tego vloga, bo zaraz skończę tą książkę. A jakoś tak mam ochotę na nagranie tego vloga razem z tą książką, dlatego tak. Jeżeli czytaliście, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej książce. I ogólnie tak się za nią zabierałam, bo mam tylko pierwszą część, ale ogólnie myślałam, że mi się nie spodoba, że jednak nie przypadnie do mojego gustu. Ale tak się stało. Totalnie przypadła w moje gusta, to co po prostu chcę i... wiem, dlaczego był taki hype. Nie wiem, tak, chyba nie tak się to mówi. Dlaczego tak każdy się zachwycał tą książką? Ona jest świetna, jakby... błagam, naprawdę. Tak jak mówię, na początku nie podobało mi się, ale to... zmieniając trochę temat. Czy tylko ja mam tak, że w zastój nie wpadam przez konkretną książkę, tylko przez okres w życiu, albo po prostu... tak o, a niekoniecznie przez to, że książka jest zła, bo często słyszę, a bo przez tą książkę wpadłem w zastój i takie tam, a ja mam takie, nigdy nie wpadłam w zastój przez złą książkę. I wiecie co jest najgorsze, że ja często wpadam w taki zastój, gdy czytam jakąś dobrą książkę i jest szkoda, bo nie mogę tyle z niej czerpać. Dlatego też mnie nie było przez prawie miesiąc, bo nie czytałam, nie cieszyło mnie czytanie, ale już wracam. I to jest świetna książka po takim zastoju, jak już wyszłam z tego zastoju praktycznie. Ona jest świetna, naprawdę. Aż sobie przypomniałam, dlaczego kocham czytać. Ja się pamiętałam, ale przez ten miesiąc to nie wyszło, a ona teraz tak jakby sprawiła, że chcę czytać więcej cały czas i w ogóle nie mam na to totalnie czasu. Dlatego nie będę aż tak aktywna jak kiedyś. Bardziej chodzi mi o TikToka i Instagrama. Tu postaram się co tydzień wyrzucać jakiś film, może co dwa tygodnie, bo no nie mam czasu na czytanie, także tak, ale takie reading vlogi będą się pojawiały. Przeczytam jedną książkę, to ratuję film, reading vlog z tego. Możecie również w komentarzach mi pisać jakieś pomysły na odcinki, jeżeli chcielibyście zobaczyć coś po prostu w moim wykonaniu. Jestem chętna na wszystkie propozycje. Oj, ja może nie to korzynowałam. Usiadłam właśnie do biurka i będę teraz tworzyła mój reading journal na kwiecień. On będzie dużo prostszy niż zawsze, bo będzie zawierał tylko miejsce, w którym będę pisała książki, które udało mi się przeczytać w kwietniu oraz ich recenzje. Jakby jest już 9 kwietnia. A te wszystkie inne rzeczy miałyby sens, gdybym robiła od pierwszego, dlatego w tym miesiącu tak dość skromnie, ale jednak te recenzje wszystkie chcę mieć spisane w jednym zeszycie, bo lubię to, więc chociaż tak to zrobię.
taki mały przerywnik, zostało mi około 50 stron do końca, więc są szanse, że jeszcze dziś to skończę. Myślałam, że zajmie mi to przynajmniej 3 dni. No nieważne. Ale chciałam wam tylko powiedzieć, że kocham. Ale coś, co chciałam powiedzieć już po prostu teraz, to, że totalnie się utożsamiam z bohaterami, przez co jeszcze lepiej mi się to czyta, jeszcze bardziej mi się to podoba, bo nigdy nie miałam takiej sytuacji, że mogłam się utożsamić z bohaterem, czy z historią, czy z czymkolwiek. A tu, może nie w 100%, ale dość mocno mogę się z tym utożsamić i to jest takie... Mam podobnie i... Jakby to też jest ta jedna z tych książek, gdzie są takie cytaty, gdzie ja po prostu wyciągam telefon, robię zdjęcie, zaznaczam i wysyłam do konkretnej osoby i to też jest takie... Tak, mam nadzieję, że tej osobie miłe, jak jednak czytam książkę i myślę o niej. Jakby mi by było miło. Ale ta osoba nie czyta, więc nie wie, jak to jest. Ale... Skończyłam wczoraj to cudeńko i tak jak myślałam, płakałam na końcu totalnie. Ogólnie cała historia bardzo mi się podobała. To w jaki sposób to było wszystko przedstawione, to naprawdę było super. Bohaterowie też byli świetni. W ogóle też świetne jest to, że tak bardzo mogłam się utożsamić i z tą historią, i z tymi bohaterami. Jakby taka książka, z którą możemy się utożsamić, zawsze będzie jednak wyżej oceniana, bardziej bliższa naszemu sercu i właśnie przez to, że tak miałam z tą książką, no to ona jest teraz bardzo bliska mojemu sercu. Ale też ta książka to był jeden wielki rollercoaster emocji. Z śmiechu po chwili przechodziłam do płaczu, z płaczu po chwili przechodziłam do śmiechu, do uśmiechania się i naprawdę to, co ta książka ze mną zrobiła, to jak ja się świetnie bawiłam czytając ją. Uwielbiam czuć jakieś emocje czytając książki, bo są też takie książki, przy których czytanie po prostu nie czuje się nic, a tu czułam więcej niż, nie wiem, w swoim normalnym życiu. Ale nie, naprawdę, powiem wam, że nie sądziłam, że ta książka aż tak mi się spodoba. Bo wiem, że ona ma tam, że jest dość bardzo wybita na TikToku i w ogóle, a tak jak na przykład Rodzina Monet też była mega wybita, a trochę nie za bardzo wiem dlaczego aż tak. To naprawdę rozumiem i w tym się zakochałam. Ogólnie sprawa z tą książką wygląda też tak, że miałam nie zamawiać nowych książek, bo mam do przeczytania na mojej półce jeszcze 32 książki, ale potrzebuję kolejnej części, więc zamówię. Jakby potrzebuję kolejnych części na już, na teraz. To jest tak świetne, tak bardzo kocham tą historię. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, bo w sumie nie wiem, czy kolejne części to jest jakby kontynuacja tej historii, czy to są już nowe historie. Bo tak, ale i tak chcę kolejne części, nawet jak to będą nowe historie, to... W ogóle to się tak przyjemnie czytało, tak szybko, no po prostu no nie mogłam się oderwać. Zaczęłam czytać i najchętniej bym nie przestawała, z tym, że no musiałam, bo nie mam tyle czasu, żeby siedzieć cały czas i czytać. Ale naprawdę, szczerze, ja mam rzadko tak, że książka aż tak mnie wciągnie, że bym chciała siedzieć i cały czas czytać. Zdarza się to, ale jednak nie aż tak często. A to tak było, naprawdę nie chciałam się od niej oderwać. Polecam całym serduszkiem i tak, jest świetna. No i w tym momencie chciałabym wam podziękować za oglądanie i koniecznie zostawcie suba, jeżeli wam się podobało i jeżeli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście łapeczkę w górę i może jakiś komentarz.